Dzień dobry Państwu. Dziś piękny dzień majowy, dzień 16 maja. W dniu dzisiejszym odbyła się już 13. sesja Rady Miejskiej tej obecnej kadencji i zaczęła się o godzinie 11:00 takim miłym otwarciem, można by zwać, bo w pierwszej części uroczystej, bo sesję podzieliliśmy na dwie części. Pierwszą część uroczystą, a dlatego to, że na wniosek Pana Prezydenta miasto, pan prezydent, postanowiliśmy uhonorować sportowców klubu sportowego Lechii za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Cała drużyna wraz z trenerami została wyróżniona w ten sposób, ponieważ swoją ciężką pracą i osiągnięciami gdzieś tam w Polsce daleko mówi się o Tomaszowie Mazowieckim. I za takie wszystkie rzeczy, które się bardzo dobrze z naszym miastem, jak to się mówi, można, no, zawsze ktoś gdzieś, jak pojawiają się zawodnicy i mówi się o Tomaszu Mazowieckim, to dla nas jest ogromnym wyróżnieniem i chlubą. I za takie dobre czyny, i zresztą nie tylko czyny, za to, że ci młodzi ludzie chcą sport traktować bardzo fajnie, nie tylko dla zdobycia, jak to się mówi, większego we własnym zakresie w prestiżu, ale również osiągnięcia, które oni mają za cel, przynosi to efekt. Są z tego zadowoleni przede wszystkim sponsorzy, przede wszystkim cały zarząd klubu sportowego, ale i trenerzy, bo jeżeli trenują i zawodnicy osiągają coś pozytywnego i gdzieś w kraju występują, jest to niewątpliwie to coś, na co wszyscy czekają. I za takie dobre wyniki postanowiliśmy jako miasto, pan prezydent postanowił uhonorować w postaci delikatnych upominków i podziękowania. W drugiej części tej uroczystej, oczywiście tego uroczystego punktu, było podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz społeczności miasta i powiatu dla pani Wiesławy Kubicz. Jest to wieloletni honorowy prezes Towarzystwa Związku Diabetyków. Diabetycy są to, szanowni państwo, cukrzycy. Cukrzycy, do których wielokrotnie trzeba docierać, wyszukiwać ich przez wielolakie programy czy różnego rodzaju gdzieś białe, powiedzmy soboty, niedzielę i osoby, gdzie przez przypadek uda się znaleźć, którzy sami nawet nie wiedzą, bo wiele lat nie chodzą albo do lekarza, albo sobie nie mierzą cukru, no bo nie ma powodu. I te osoby dopiero czasem przez takie działania dopiero uda się te osoby znaleźć i leczyć. Nie da się całkowicie tego wyleczyć, ale uda się leczyć i z tym żyć. I pani prezes bardzo ciężko w tej kwestii działa z całym środowiskiem tomaszowskim, jak i całego powiatu, po to, żeby tym wszystkim chorym ludziom na cukrzycę żyło się lżej, powiedzmy. I za to pan prezydent, Rada Miejska, podziękowaliśmy nie tylko brawami, ale i zupełnie takie jeszcze miłymi słowami. Także jeszcze raz z tego miejsca dzisiaj pani Wiesławie Kubicz dziękuję za pracę na rzecz społeczności miasta Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu. Po tej części uroczystej oczywiście przystąpiliśmy do realizacji punktu obrad sesji, a mianowicie przyjęcie protokołów z trzech ostatnich sesji nadzwyczajnych i zwyczajnej sesji. Następnie obecni byli na spotkaniu zaproszeni, bo co roku Komenda Powiatowa Policji składa takie sprawozdanie z bezpieczeństwa i przez cały rok, jakie się ważne rzeczy, wydarzenia działy na terenie miasta Tomasza Mazowieckiego i w jaki sposób policja w tym wszystkim uczestniczyła, jaki jest stan bezpieczeństwa naszego miasta i tak dalej. Jest to dosyć obszerny materiał, który Państwu zachęcam do zerknięcia sobie z obrad, z transmisji. Państwo doskonale tam są wszystkie wykresy, czy przestępczość spada, czy nie, czy wypadkowość spada, czy zdarzenia, ilu jest policjantów, czy przybyło do służby. Wszystkie te rzeczy są. Pan komendant Szymon Herman przybył ze swoimi zastępcami w postaci naczelników wydziałów, naczelnika ruchu drogowego i naczelnika wydziału prewencji. Ci panowie byli do dyspozycji państwa radnych i radni dopytywali o szczegóły, gdzie największe zagrożenia w mieście są, czy w mieście mamy jakieś takie czarne punkty newralgiczne, na które trzeba by zwrócić szczególną uwagę, że po prostu, że tam się coś złego dzieje i musimy w tych miejscach inne rozwiązania znaleźć. Oczywiście takich miejsc panowie nie wskazali, bo to jest w całym mieście, te zdarzenia się odbywają, zdarzają w różnych miejscach, w różnym czasie, w różnych godzinach i w różnych porach roku.
Mamy tylko nadzieję, że przez to, że infrastruktura drogowa na terenie miasta jest coraz to lepsza. Ja wiem, że to z kolei z drugiej strony jest to, że samochody szybciej jeżdżą, no ale nie możemy z kolei też się cofać, że po to, żeby samochody wolniej jeździły, to teraz będziemy gdzieś nie robić dróg, ponieważ no, wtedy będą wolniej jeździli. Bo to byłoby oczywiście złe rozwiązanie. Po wyczerpujących odpowiedziach ze strony pana komendanta i zastępców zakończyliśmy ten punkt dotyczący informacji na temat bezpieczeństwa w naszym mieście. Wiemy jedno, że współpraca policji i wszystkich służb będących na terenie naszego miasta układa się coraz to lepiej. Służby ze sobą współpracują, zarówno Straż Pożarna, Straż Miejska, Wojsko, jak i Policja razem z sobą umią współpracować, wzajemnie się gdzieś po prostu wymieniać informacjami i uzupełniać w niektórych miejscach, bo wiem doskonale, że czasami jest potrzeba w kilku miejscach różnego rodzaju patroli, więc gdy uda się, te służby się z sobą dogadają, może w tej służbie uczestniczyć żołnierz, policjant czy strażnik miejski i jest to już patrol. I wiem, że do takich sytuacji często też dochodzi, że państwo się, komendanci nawzajem porozumiewają i próbują, i wtedy takie patrole na terenie naszego miasta się znajdują w sytuacjach takich newralgicznych, kiedy są, powiedzmy, czy to Dni Tomaszowa, czy jakieś inne ważne uroczystości, które są na terenie naszego miasta i nie tylko, więc do takich współpracy dochodzi, bo tak jak pan komendant wspomniał, policjantów, których w Tomaszowie jest ponad 200, ale wiadomo, że część jest na służbie, część jest po służbie, część jest na szkoleniach, kursach, więc wielokrotnie, kiedy tych policjantów do obstawienia jakiejś uroczystości potrzeba ponad 100, no to korzysta z pomocy z innych po prostu jednostek z terenu województwa łódzkiego. To tyle w zakresie takiej pierwszej części. Następnie zaczęliśmy obradować nad projektami uchwał, a pierwsza uchwała dotyczyła zmian w budżecie miasta na rok 2019 i radni najbardziej tam dopytywali o zmiany w budżecie dotyczące areny lodowej. Jak wszyscy dobrze wiemy, arena lodowa, która nie tak dawno powstała, została wbudowana, pięknie służy naszemu miastu, młodzieży z naszego miasta i nie tylko, a przede wszystkim służy sportowcom i to nie tylko z Polski, a z całego świata. Od momentu, kiedy areną zarządza nowy pan prezes, wiele się tam zmienia. Wiele się pan zmienia ze względu na to, że pan prezes ma szerokie możliwości, szeroką znajomość rynku sportowego, łyżwiarskiego, ponieważ z tego środowiska się wywodzi. Stara się jak najwięcej uroczystych imprez, żeby były organizowane właśnie w Tomaszowie Mazowieckim. Przypomnę tylko, że jest to arena w Europie takiej prawie, że nie ma. W Polsce na pewno takiej nie ma areny, także o szerokim prestiżu, więc wszelkiego rodzaju zawody i to głównie w lecie, bo nie sposób jest zamrozić lód zimą, ale sposób jest zamrozić ten lód latem. Jest to kosztowne, bo to agregaty muszą więcej pracować, żeby ten lód wytworzyć, bo jeżeli temperatura jest dodatnia na zewnątrz, żeby w środku było na minusie i lód zamrożony, wiadomo, że to wymaga nakładu ogromnego pracy, ale właśnie dzisiaj są takie miejsca wyszukiwane i trzeba tak wszystko dopracować, żeby w tym samym czasie nie było w iluś tam miejscach, w podobnych arenach lodowych w Europie, no, zamrożonego lodu, bo co z tego, że będzie w Tomaszowie zamrożony lód na darmo, a gdzieś indziej sportowcy wyjeżdżają, więc trzeba to naprawdę precyzji, dogrania ogromnego. A przypomnę tylko, że na arenie zalodowej jest zatrudnionych naprawdę zaledwie kilkanaście osób. I głównym napędem, głównym ogniwem tam jest pan prezes, który naprawdę działa szeroko. Bardzo jest często w Ministerstwie Sportu, bo zabiega. A ma o co? A zabiega o to, aby finansowanie funkcjonowania tej areny lodowej o znaczeniu strategicznym, nie tylko dla Tomaszowa, ale dla Polski, uczestniczyło również Ministerstwo Sportu. I takowe zapewnienia są. I ze strony ministerstwa zapewnienia, że znajdą dla nas inwestora strategicznego, który pozwoli nam w sposób płynny, taki, żeby arena lodowa nie przynosiła nam żadnych strat, a chociaż się bilansowała. Pan prezes i pan prezydent czynią bardzo wiele, żeby tak właśnie było. I tutaj z tej strony, właśnie ze strony radnych dotyczących tego punktu najwięcej było zapytań. Kiedy, jak, co, ile imprez jest planowany, jakie mistrzostwa, jak to dzieje, a jakie pieniądze na to kładziemy.
i radni dopytają. Myślę, że ze strony państwa, zarówno pana dyrektora inwestycji, jak i pana prezesa, zostały państwu radnym wyczerpujące odpowiedzi podane. W następnej części, szanowni państwo, mieliśmy kilka takich uchwał, które miały po prostu w zmianie oświatowej, które trzeba było uporządkować, zmiany, które są na skutek tego, że kończą się jedne szkoły i za chwilkę po wakacjach zaczynają się następne. Wydział Edukacji przygotował zmiany konieczne, żeby szkoły mogły w normalny sposób funkcjonować. Mieliśmy jeszcze, szanowni państwo, kilka takich potrzebnych zmian dotyczących między innymi zapis, konieczna była uchwała, ponieważ latem, wakacje, łódzka kolej uruchamia specjalne takie przewozy do Tomaszowa i z Tomaszowa. I teraz chodziło o porozumienie między miastem, gminą miasto Tomaszów Mazowieckim, a kolejami po to, żeby na podstawie biletu kolejowego mieszkańcy, którzy przyjadą z całej Polski, zresztą nie tylko z Tomaszowa, nie tylko z Łodzi, ale z całej Polski, przyjadą do Tomaszowa, mogli na podstawie tego biletu warstwego kolejowego poruszać się po naszym mieście i zwiedzać to miasto. To służy promocji miasta, rozpoznawaniu naszego miasta, nie tylko u nas, ale i w całej Polsce, a czasem nawet może w świecie. I w drugą stronę również taka forma ma służyć. Mieszkańcy z Tomaszowa jadąc do Łodzi, to samo powinni tak mieć na podstawie ważnego biletu kolejowego. To były takie jedne z najważniejszych punktów sesji. Co prawda jest jeszcze kilka innych, powiedzmy, w postaci dotacji do publicznych, niepublicznych przedszkoli, które systematycznie co roku też muszą być, bo jak wszyscy dobrze wiemy, że na terenie miasta funkcjonują zarówno placówki publiczne, czyli podległe urzędowi miastu, jak i placówki szkolno-przedszkolne i niepodległe miastu, czyli tak zwane niepubliczne. Jednakże ze względu na subwencję oświatową pieniądze są przekazywane do miasta, a miasto dopiero w zależności od ilości dzieci w tych placówkach niepublicznych musi tę subwencję przekazać tym placówkom. I konieczne są co roku aktualnienia tych przepisów, żeby były zgodne z prawem obowiązującym w danym czasie. To tyle najważniejszych sytuacji, które się działy podczas sesji 13 Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego. Ja wszystkim państwu serdecznie dziękuję. Do widzenia.